Spadają ceny niektórych artykułów spożywczych i budowlanych. Wbrew powtarzanym przez opozycję groźbom nie brakuje też węgla, gazu ani energii elektrycznej. Polacy coraz mniej płacą za paliwo, a rząd przedłuża okres obowiązywania tarcz antyinflacyjnych. Konrad Wąż. Bazarek w Łodzi. Ceny warzyw i owoców wyraźnie spadają. Były droższe na pewno morele. Były droższe, no śliwki teraz są w dobrej cenie, ogóreczki. Klienci dużo mniej płacą też za cukier. Cukier po 5 zł jest. Sprzedawcy zapewniają też, że cukru nie zabraknie. Nie mamy żadnych limitów zakupowych, tak jak w supermarketach można kupić tyle, ile jesteśmy w stanie udźwignąć. Jeszcze niedawno miało go zabraknąć, wtedy podrożał nawet do 8 zł za kilogram. Wiadomo, że cukru mamy dużo i niepotrzebna jest taka cena. To jest manipulacja normalna. Eksperci potwierdzają, że chwilowy wzrost cen cukru sprzed kilku tygodni to skutek sztucznie wywołanej paniki. Mamy olbrzymie nadwyżki cukru, ale kilka memów w internecie, no zjawisko dotychczas gospodarce nieznane, umie zmienić te ceny. Tani jest również chleb, wbrew propagandzie strachu uprawianej przez opozycję. Jeśli PiS będzie dalej rządził, to bochenek chleba w Polsce może kosztować nawet 30 zł. To jest chleb, gdzie kupi się piętno za 5 zł. Spadają też ceny paliw. Dziś na tej stacji Orlen w Warszawie litr benzyny kosztował 6,64 zł, gaz 3,42 zł. Jest różnica diametralna, no wyrwana. Przykładowo ja emeryt za 20 zł mogłem przejechać, no powiedzmy 15 km na gazie, a dzisiaj robię 30. Jest lepiej, na pewno jest lepiej. Efekt? Na zakupy do Polski przyjeżdżają Niemcy, Litwini, Słowacy czy Czesi. Gdzie jest taniej? W Czechach czy w Polsce? W Polsce. Robię zakupy tutaj. To tak. Gdzie jest taniej? W Polsce czy w Czechach? W Cieszynie czy w czeskim? Jak mówią, że to jest w polskiej stronie jest taniej. Opozycyjny slogan PiS równa się drożyzna nie sprawdził się też w składach budowlanych. Wczoraj jest informacja, że za chwilę zabraknie cementu. Cementu, jak widać, nie brakuje, a hurtownie i składy budowlane zaczynają obniżać ceny niektórych materiałów. W ostatnim czasie potaniały płyty OSB i to jest taka kwestia, no powiedzmy 10 zł netto. Już można taką obniżkę cen zauważyć. Nawet o połowę w stosunku do marca spadły też ceny stali budowlanej, a styropian można kupić poniżej 100 zł za opakowanie. Rząd zapewnia też, że nie zabraknie ani gazu, ani energii, ani węgla. Węgiel już teraz można kupować nawet przez internet. Dodanie towaru do koszyka gwarantuje jego zakup, czyli dodając węgiel do koszyka mamy pewność, że kupiliśmy węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, natomiast płatność możemy zrealizować później. Stąd komentarze, że za krótkotrwały wzrost cen niektórych towarów odpowiedzialność ponoszą politycy opozycji i spekulanci. Platforma celuje w takich próbach wywoływania kryzysów. To są próby straszenia Polaków. Przy czym te kryzysy są wywoływane właśnie sztucznie poprzez publiczne wprowadzanie Polaków w błąd. Tymczasem rząd na bieżąco reaguje na wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Tarcze antyinflacyjne, które obniżają m.in. ceny paliw na stacjach benzynowych i rachunki za prąd, zostały przedłużone i będą obowiązywać do 31 października. Konrad Wąż, Wiadomości.